dwa słowa komentarza. Myślę, że za dzięki tym pięknym pieśniom i ariom przygotowanym od pani profesor i tak wspaniałego koncertu prowadzonego przez panią profesor mogliśmy się przenieść, no nie mam 100 lat wstecz, do chyba salonu muzycznego, Salome Jakuszewickiej. I myślę, że ten wspaniały koncert no, nie mógł być niczym piękniejszym, jak właśnie dopełnieniem tego pierwszego dnia naszej konferencji zatytułowanej Kobieta w kulturze muzycznej Galicji. No i jak pięknie właśnie kobiety mogły dopełnić tą konferencję, no, musimy się przed chwilą właśnie przekonać. Żałuję tylko, że no, odbyła się ona w listopadzie i nie mogliśmy jakby słuchać z drugiej strony tego koncertu, aby otworzyć tych drzwi, żeby pani mogła śpiewać z balkonu, tak żeby więcej mieszkańców Rzeszowa mogło słuchać tego koncertu. Jestem przekonany, że jeśli odbędzie się on za rok czy za dwa lata, to na pewno spróbujemy takie właśnie zorganizować, w związku z tym pewnie w innym miesiącu. Bardzo serdecznie wszystkim paniom, jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję tak wspaniałej prezentacji, wszystkich osiągnięć, studentek, pani profesor. Szczególne podziękowania dla pani doktor, która musiała się nauczyć wszystkich. Dla których ten repertuar był wielkim wyzwaniem, dlatego